Przyszłość żabich dołów jest zagrożona. W obronie wyjątkowych zielonych terenów w Chorzowie stanęli mieszkańcy. Nie zgadzają się z decyzją wojewody, która w ich opinii prowadzi do degradacji tego terenu. Są bowiem plany zakładające rozebranie biegnących tam starych kolejowych nasypów oraz wycięcie części drzew. Mieszkamy w pobliżu. To jest chyba ostatni czysty zakątek Chorzowa. Po tych 50-60 latach ta przyroda się tam odrodziła i ma się dobrze. I szkoda wkładać stopę między drzwi z prawej, z lewej strony, żeby ograniczać ten obszar coraz bardziej. Oprócz protestu przed Urzędem Miasta w Chorzowie zbierane są podpisy pod petycją online i jej wersją papierową. Tylko do teraz w internecie przeciwko ingerencji w obszar żabich dołów opowiedziało się ponad 5,5 tysiąca internautów. Oceniamy decyzję wojewody jako bardzo skomplikowaną i niefortunną. Trudno wyczytać z tej decyzji taki prawdziwy przekaz, natomiast analizując tą decyzję wojewody stwierdzamy, że no ona tak naprawdę porusza dwa wątki. Z jednej strony uchyla decyzję prezydenta miasta, a z drugiej strony doszło do tak zwanej milczącej zgody na te prace. Temat żabich dołów ciągnie się od kilku lat. Za każdym razem, gdy pojawiał się pomysł ingerencji w ten teren, oponowali głównie radni, którzy nie wydawali zgody na jakiekolwiek prace. Wojewoda pozwolił w tej chwili na częściowe, można powiedzieć, zniszczenie żabich dołów naszego terenu, który jest chyba najcenniejszym terenem przyrodniczym w naszym mieście. Tu żyje chyba największa liczba gatunków różnego ptactwa. I nie tylko, bo żabie doły polubiły również nietoperze. Na razie miasto złożyło zażalenie na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Prezydent zapowiada również inne kroki w tej sprawie. Poinformujemy o tym prokuraturę rejonową, która ewentualnie może rozstrzygnąć takie spory, które są takie decyzje, które są wydane niezgodne czy też z uchybieniem prawa. A według naszej oceny ta decyzja wojewody została wydana z uchybieniem prawa, dlatego też będziemy mogli działać, aby stroną również stała się prokuratura. Sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał w sądzie, chyba że sukcesem okaże się petycja i oddolna inicjatywa mieszkańców.